Polscy strażacy wrócili z Grecji. Pomagali w gaszeniu pożarów, które od prawie 2 tygodni pustoszyły środkową część kraju i wyspy, w tym Kretę i Rodos. Z Rodos zostało ewakuowanych około 20 tysięcy ludzi miejscowych i turystów. Żywioł zabił co najmniej 5 osób i strawił prawie 50 tysięcy hektarów lasów. Karolina Komada. Bardzo silny wiatr, było niebezpiecznie, ale daliście radę i wszystkie zadania zostały wykonane wzorowo. Tak zostali przywitani dziś w Katowicach polscy strażacy, którzy gasili pożary w Grecji. Sytuacja się poprawiła, a ogień jest pod większą kontrolą. 149 polskich strażaków po 3 dniach podróży wróciło do kraju. Ciężka praca na miejscu, temperatury często ponad 45 stopni, które nie sprzyjały tak naprawdę ani wypoczynkowi ratowników, ani też samym warunkom pożarowym. Dużo działań, mieliśmy ponad 30 takich interwencji, z czego jedną bardzo dużą, podczas której musieliśmy współpracować i z helikopterami, i z Grekami, którzy pracowali na miejscu. Jednak zadania strażaków zaczęły się jeszcze przed wyjazdem. Problemy logistyczne i techniczne wymagały planowania, bo jednak przejazd 49 wozów gaśniczych nie należał do najprostszych, a na miejscu czekał ich ogrom pracy. Realizowaliśmy działania na 2 strefach. Te strefy były oddalone 15-30 km od naszej bazy operacji. Mówimy tutaj o bazie operacji w miejscowości Wilia. To jest region, w którym pracowali już strażacy 2 lata temu. Na tych strefach dozorowaliśmy te miejsca, realizowaliśmy rozpoznanie przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych, przy pomocy quadów, przy pomocy samochodów terenowych, samochodów gaśniczych. I tak na tych 2 strefach odnotowaliśmy 31 pożarów, ale do tego dochodzi jeszcze jeden pożar, który był poza strefą, który na prośbę Greków pomagaliśmy przy pożarze magazynu. Wśród strażaków znalazła się jedna kobieta, która pilnowała budżetu całej misji. Było ciężko, było bardzo gorąco, ale myślę, że sobie wspaniale poradziliśmy. Mamy powody do dumy. Ja ze swojej strony starałam się też jakby pomóc, żeby nie być obciążeniem, tak? Bo generalnie kobiety... Nie wiem, czy wcześniej, zdarzało się na pewno, że wyjeżdżały z modułami za granicę. Starałam się pomagać w kwestiach finansowych głównie, także bardziej sztabowo. 19 lipca strażacy Państwowej Straży Pożarnej wyruszyli z Krakowa do Grecji, by walczyć z potężnymi pożarami, które trawiły lasy w rejonie Aten. Teraz po powrocie do kraju strażacy mają kilka dni odpoczynku.